Dzisiaj gościmy w Tarnobrzegu Subaru Klub Podkarpacie, zrzeszający sympatyków, miłośników marki Subaru. To ludzie w zasadzie z całego Podkarpacia, bo też mamy tutaj Krosno, mamy Rzeszów, mamy Jarosław, także generalnie okolice Przemyśla, także z całego Podkarpacia. Subaru Klub Podkarpacie generalnie spotyka się w każdą pierwszą sobotę miesiąca w Rzeszowie, ale idea takich wyjazdowych spotkań, bonusowych, ekstra, że tak powiem, to właśnie wyszła od Darka, prezesa. Taki pomysł cyklicznych imprez wakacyjnych powstał rzeczywiście w Krośnie i pierwsza edycja miała miejsce właśnie w tym mieście. A kolejny pomysł padł na Tarnobrzeg. Łukasz nam tutaj pomógł w tym wszystkim, także ładnie to poprowadził. I dzięki temu jesteśmy tutaj w pięknym waszym mieście i myślimy, że cykliczność naszych wyjazdów będzie dalej kontynuowana. Pewnie i wrócimy tutaj do was na piękną marinę, która nam się spodobała. Także dzisiaj wszyscy nasi klubowicze się bardzo pozytywnie wypowiadali i chcemy też zaszczepić wśród naszych członków, oprócz pasji do samochodów, także chęć poznawania rejonu, czyli naszego pięknego Podkarpacia, Krosno, Miasto Szkła, Tarnobrzeg, Miasto Siarki, piękne okolice. Myślę, że wrócimy tutaj nie tylko samochodowo związani pasją naszą do Subaru, tylko też i rodzinnie będziemy spędzać tutaj czas, wypoczywając nad pięknym jeziorem. Subaru to przede wszystkim kawał rajdowej historii. Oczywiście to można by wymieniać i wymieniać nazwiska kierowców, którzy się przewinęli przez Team Subaru. Lata 2000 do 2005-2006 to rzeczywiście dominacja Subaru dawała się odczuć na wielu tutaj aspektach motoryzacyjnych. Subaru to jest, można chyba tak powiedzieć, nie popełnię chyba wielkiego nietaktu, jak powiem, że mało, coraz mniej jest aut z duszą, prawda? A Subaru to jednak bazuje na tych starych, klasycznych rozwiązaniach, takich dopracowywanych przez lata, które też i były weryfikowane przez lata na torach właśnie. Dokładnie, motoryzacja zmierza do napędu czysto elektrycznych, kiedyś to będzie rzeczywiście przyszłość, a auta z silnikami spalinowymi jednak patrząc na to, jak historia się toczy, to będą jednak rzadkością, myślę, że w następnych latach, także warto jednak utrzymywać te auta w dobrym stanie i pokazywać kolejnym pokoleniom, jak to wygląda. Ciekawą rzeczą, którą jeszcze należy wspomnieć o Subaru, są nasze lusterka, na których znajdują się charakterystyczne świnki. Jest to znak rozpoznawczy nie tyle klubu Subaru, Klub Podkarpacie właśnie, tylko wszystkich kierowców Subaru w całej Polsce i na świecie. Ta świnka wzięła się stąd, że jeden z najbardziej utytułowanych kierowców Subaru, Peter Solberg, w latach swojej świetności właśnie miał taką świnkę naklejoną na swoim rajdowym Subaru. Świnka wzięła się z japońskiej kreskówki, z japońskiej mangi. No i od tego czasu wszystkie auta Subaru, wszystkie auta fanów Subaru noszą świnki na swoich lusterkach właśnie jako znak solidaryzowania się ze sportem rajdowym i z marką Subaru. Te świnki przeszły wszystkie możliwe mutacje, bo standardowa świnka wygląda jak wygląda, a później się zaczęły różne przeróbki tych świnek, bo jest pijana świnka, jest smutna świnka, jest wesoła, jest zła, świnka wiking u mnie na przykład. Świnka z kokardką, świnka taka dla dziewczyn, różowa z kokardką właśnie, świnka dla mężczyzn z różnymi odmianami, z rogami, taka diabełkowa świnka, także kto jak na dowolne sposoby ma chęć, modyfikuje, ważne, że elementy charakterystyczne są zachowane, potem się rozpoznajemy. Rozpoznawalne, tak. Ciekawe jest też rzeczą to, że kierowcy Subaru, szczególnie ci ze świnkami, jak się widzą na drogach w całej Polsce, na świecie, machają sobie, podobnie jak czynią to motocykliści. Jest to przyjemny gest, coś fajnego, umila dzień. Myślę, że fajny akcent, który nam się jako subarowcom udaje i oby było jak najwięcej świnek na naszych lusterkach. Czego sobie życzę i tobie, Łukaszu, też. Dziękuję nawzajem.